Wyróżnienie w konkursie artystycznych form radiowych Grand Prix 2023. Nagrodę finansową o wartości 1000 zł ufundowaną przez Spółkę Miejskie Wodociągi i Kanalizacje w Bydgoszczy otrzymuje Dominika Dębska, autorka utworu Bez lęku, zgłoszonego przez Polskie Radio Białystok za urozmaicone dźwiękowo ukazanie sylwetki doktora Grabowskiego, który opiekę nad umierającymi ludźmi na Podlasiu uczynił misją swojego życia. Dziękujemy. W tej chwili trwa wręczanie czeku, to dla informacji dla naszych słuchaczy. Marek Jankowiak, bardzo proszę. Prosimy o pozycję czeku przodem, tak? Pozwolicie Państwo dwa słowa, tylko jedno z naszych haseł to jesteśmy wszędzie tam, blisko tego, co głębokie. Pewne źródło dużej satysfakcji, wielkich przeżyć to również ta impreza. Dlatego tu jesteśmy. Dziękuję. Bardzo dziękuję. No i liczymy na kilka słów od laureatki. Zapraszamy do mikrofonu. Dyplom, koperta, róża i teraz słowo. Dziękuję serdecznie. Jestem ogromnie zaskoczona i wzruszona i nie przygotowałam wcześniej sobie żadnego przemówienia, dlatego proszę mi wybaczyć. Chcę podziękować organizatorom warsztatów i konkursu Grand Prix za możliwość uczestniczenia w tym wyjątkowym wydarzeniu, za możliwość dzielenia się doświadczeniem z kolegami, za możliwość nauki. Dziękuję jury za wyróżnienie. Dziękuję Polskiemu Radiu Białystok, Agnieszce Czarkowskiej za przywilej posiadania szefa, który jest mistrzem, panu prezesowi Mirosławowi Bielawskiemu za wspieranie redakcji reportażu. Gratuluję wszystkim już dzisiaj wyróżnionym, tak z góry, a także wszystkim uczestnikom tych warsztatów, ponieważ tworzycie sztukę. Dziękuję jeszcze raz za możliwość bycia częścią tego wydarzenia. Dominika Dębska.